Matka Wspomożycielka Różany Stok Różany Stok to niewielka wieś na wysotczyznie bierskiej w dolinie Sidry Dopływu Biebrzy, zwanej niegdyś Krzywym Stokiem. Na wzgórzu dominuje jeden z najpiękniejszych kościołów o wystroju rokokowym w Polsce. Jest jednym z najstarszych miejsc kultu maryjnego w archidiecezji białostockiej czyli na terenie dawnej archidiecezji wileńskiej. Jego początki sięgają XVII wieku. Pierwsze wzmianki dotyczące świątyni pochodzą z połowy XVII wieku, kiedy to na zlecenie rodu Tyszkiewiczów właścicieli majątku o nazwie Krzywy Stok zostaje namalowany obraz Matki Bożej z dzieciątkiem w ręku przez artystę z Grodna. Nabył go właściciel ziemski majątku ówcześnie zwanego Krzywy Stok, szczęsny Tyszkiewicz z żoną Eufrozyną. Wizerunek umieszczony został w domowej sypialni, gdzie domownicy zbierali się na wspólne modlitwy. 21 listopada 1658 roku święto ofiarowania Najświętszej Marii Panny rozpoczęły się pierwsze nadzwyczajne zjawiska. Samoczynne zapalanie się lampki oliwnej, zakwitnięcie suchych wianków, niespotykany wcześniej zapach różany. Towarzyszyć miał temu anielski śpiew oraz muzyka. Stolnik litewski Felix Tyszkiewicz, tak jak było w zwyczaju polskich rycerzy, Brał ze sobą niejednokrotnie czcigodny obraz na wyprawy wojenne ze Szwedami oraz Moskwą. Obraz stał się obiektem miejscowego kultu. Tyżkiewiczowie postanowili zbudować kaplicę. Z powodu pielgrzymek, które przychodziły do Tyszkiewiczów na przełomie roku 1660 i 1661 obraz przeniesiono do drewnianego kościoła. Ufundowali klasztor dominikański, w którym na stałe miało przebywać 12 zakonników, którzy w 1663 roku przybyli z Sejm do Krzywego Stoku celem opieki nad cudownym obrazem. Klasztor oraz drewniany kościół stanęły obok folwarku w Różanym Stoku. W tym też czasie została zmieniona nazwa miejscowości na Różany Stok. Od tego czasu przed obrazem Matki Bożej gromadziło się coraz więcej ludzi, którzy zaświadczali o wielu łaskach wyproszonych przez jej wstawiennictwo. 21 listopada 1662 roku w dzień ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Ksiądz Narowicz z polecenia biskupa wileńskiego Jerzego Białozora dokonał uroczystego poświęcenia obrazu Matki Bożej. A biskup wileński Aleksander Sapiecha, dokumentem z dnia 20 czerwca 1668 roku, zatwierdził kult Matki Bożej Różano-Stockiej. Obraz Matki Bożej z połowy XVII wieku był dziełem Jana Schretera, nawróconego protestanta, artysty malarza z Wilna. Wizerunek przedstawiał Madonnę z dzieciątkiem Jezus na lewym ręku, w prawej dłoni trzymała berło Jezus w lewej ręce miał księgę, prawo zaś błogosławił. Jest to jeden z wizerunków, który w czasie I wojny światowej przepadł bez śladu, i los jego nie został dotychczas wyjaśniony. Po I wojnie światowej postanowiono wykonać kopię. Dopiero trzecia z nich, wykonana przez Włodzimierza Tura, zadowoliła parafian. Chociaż odbiega trochę od oryginału. Wszystkich jednak ujęło piękno oraz szczególny wyraz twarzy Matki Bożej, charakterystyczny dla urody polskiej kobiety, a jednocześnie ujmujący dobrocią. Obraz poświęcił papież Pius XI. Po II wojnie światowej wizerunek otrzymał nową, pozłacaną sukienkę i wiele nowych wód. Znaleziono również w zakrystii starą wierną kopię zaginionego oryginału, która obecnie służy jako zasłona ukoronowanego obrazu. Bardzo ważnym wydarzeniem dzieja kultu Matki Bożej Różano Stockiej była uroczysta koronacja słynącego łaskami wizerunku 28 czerwca 1981 roku. Dokonał jej kardynał Franciszek Macharski z Krakowa, razem z arcybiskupem wrocławskim Henrykiem Gulbinowiczem i administratorem białostockim, biskupem Edwardem Kisielem. Uroczystość zgromadziła 250 tysięcy wiernych. Brało w nich udział kilkunastu biskupów i bardzo wielu kapłanów. Przybyła piesza pielgrzymka z Białego Stoku. Odtąd co roku w rocznicę koronacji w pieszej pielgrzymce przybywają pielgrzymy z całej archidiecezji białostockiej. Z powodu dużego ruchu pielgrzymkowego w 1759 roku rozpoczęto budowę okazałego kościoła na wzór świątyni jezuickiej w Grodnie pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Przedsięwzięcie wspomagało wiele rodów z Litwy oraz Podlasia, m.in. Radziwiłowie, Ogińscy, Gedrojczowie. Budowa zajęła 25 lat. Konsekrację jej w 1785 roku dokonał biskup-sufragan Wileński Tomasz Ignacy Zienkowicz. I w czasie tej uroczystości obraz Matki Bożej. Różanostockiej umieszczono w głównym ołtarzu Nowej Świątyni. Wzniesiona została monumentalna, trójnawowa, barokowa budowla z transeptem i dwiema wieżami, rozplanowana na rzucie kwadratu. Całość w stylu barokowym, natomiast wystrój i ołtarze z ornamentami dekoracyjnymi w stylu rokokowym. We wnętrzu kościoła wykonano 13 murowanych ołtarzy wraz z amboną ozdobionych rzeźbami i stukaterium. Do ołtarzy zamówiono 26 obrazów kolejnych. Do dziś zachowało się 18 płócien. W kolejnych latach ukończono budowę murowanego klasztoru. 30 czerwca 1987 roku papież Jan Paweł II. Na prośbę biskupa Edwarda Kisiela podniósł kościół do godności bazyliki mniejszej. W 1811 roku utworzono w Różanym Stoku parafię rzymskokatolicką, a posługę duszpasterską powierzono Dominikanom. W 1864 roku Dominikanie, za pomoc powstańcom styczniowym, z Różanego Stoku zostali usunięci a dwa lata później nastąpiła kasata parafii i zabranie kościoła na cerkiew. Na mocy dekretu cara przeniesiono w roku 1901 z Grodna żeński klasztor. Krasny Stok, jak go w tym czasie nazywano, stać się miał ośrodkiem prawosławia o znaczeniu misyjnym. Ze środków napływających z Rosji zakonice rozpoczęły liczne inwestycje. Obok alei prowadzącej pierwotnie do dworu Tyszkiewiczów wybudowana została z cegły cerkiew zimowa w stylu bizantyjskim. W 1915 roku wraz ze zbliżającym się frontem siostry uciekając w głąb Rosji zabrały ze sobą słynący łaskami obraz Matki Bożej. Po odzyskaniu przez polskie niepodległości biskup wileński Jerzy Matulewicz przekazał kościół i parafię zgromadzeniu salezjańskiemu, którzy rozpoczęli działalność oświatowo-wychowawczą. W 1929 roku Prowadzili do kościoła nowo namalowany obraz Matki Bożej. Został on poświęcony w Rzymie przez papieża Piusa XI. Obraz ten czczony jest do dziś. Podczas II wojny światowej, po wkroczeniu wojsk radzieckich, zakonnicy zostali usunięci z Różanego Stoku. Salesjanie powrócili dopiero po wojnie. W 1954 roku zostali ponownie usunięci, a szkołę oraz niższe seminarium podporządkowano świeckim władzom. Kościół wraz z cmentarzem przejęła parafia rzymskokatolicka. W roku 1956 Sależianie powrócili do pracy parafiarnej i katechetycznej, sprawując równocześnie opiekę aż do dziś nad sanktuarium. Matki Bożej Różano-Stockiej. Historia sanktuarium Matki Bożej Różano-Stockiej, jej kult jest żywy na tym miejscu od czterech wieków. Co więcej, promieniuje na całą archidiecezję białostocką. Każdego roku przed wizerunek Matki Bożej Różano-Stockiej przybywają tysiące pielgrzymów, aby powierzyć jej najważniejsze sprawy i intencje swojego życia. Wielu z nich doświadcza szczególnych łask, czemu dają świadectwo. Maryja Różanostocka nazwana jest matką powołań, gdyż pod jej macierzyńskim płaszczem ukształtowało się wielu kapłanów i osób życia konsekrowanego. Odpusty obchodzone są święto Matki Bożej, zesłanie Ducha Świętego, świętych Piotra i Pawła, przemienienie Pańskie i podwyższenia Krzyża Świętego.